słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo Święte nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto Słowo Pańskie. Oto Chryste. Ostatnio coś napisałem na konwersacji i ksiądz Krzysztof napisał mi, żebym zaczął pisać po polsku, bo ja piszę wiersze białe, bez przecinków, i że nie da się tego zrozumieć kompletnie. Jestem niezrozumiały. I czasami tak jest w komunikacji międzyludzkiej, że się nie dogadujemy. Coś mówię, ktoś co innego zrozumie i zaczyna być pewne poplątanie. Jest jeszcze sytuacja, kiedy próbujemy zrozumieć Boga, który do nas mówi. Bóg coś mówi, a ja rozumiem coś zupełnie innego. Tak z zazdrością troszkę, myślę, że taką dobrą, patrzę na Jeremiasza, który dzisiaj rozpoczyna czytanie: Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Jakie to jest piękne. Usłyszeć Słowo Boga i je zrozumieć. Nam często pozostaje tylko usłyszeć i przyjąć. Usłyszeć i przyjąć, że Słowo, które kieruje Bóg do nas, jest prawdziwe. I nie ze względu na to, że jest jakieś cudowne, mądre, tylko dlatego, że Bóg je kieruje. To jest Maryja. Przyszedł do niej Archanioł, nie zrozumiała wiele, ale zostawiła w swym sercu i rozważała. Przyjęcie Słowa. Czy ja przyjmuję Słowo? Bo dzisiaj w Ewangelii mamy właśnie taką sytuację, że przychodzi Jezus do różnych ludzi, do wszystkich ludzi, i każdy przyjmuje inaczej. Niektórzy przyjmują właściwie, niektórzy mają pewne poruszenia, a niektórzy w ogóle blokują i mówią: nie, to niemożliwe. I zasłaniają się kłamstwem. Pierwsza rzecz, ten prawdziwy jest prorokiem. Czyli to Słowo zaczyna działać. To Słowo zaczyna przemieniać. Jeszcze nie do końca rozpoznają, kim jest Jezus, choć już pojawia się słowo Mesjasz. Ale tu następuje przyjęcie Słowa i to Słowo zaczyna pracować. Druga rzecz, strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. To jest Ewangelia Jana. W Ewangelii Jana warto czasami popatrzeć na Jezusa, a może zawsze, w kontekście prologu, gdzie jest nazywane Słowem. Słowem, które było przy Bogu, kiedy stwarzał, przez które wszystko się stało.
Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek, jak to słowo, które było, kiedy mnie stwarzał. Bo Bóg, Jezus, słowo mówi do serca. I to słowo domaga się w nas odpowiedzi. Czasami stawiamy właśnie temu opór. Nie, ja nie mogę tak odpowiedzieć. Co o mnie ludzie pomyślą? Co o mnie powiedzą? Co ja o sobie pomyślę? Jak mam wyznać, że Jezus jest Bogiem? Tak przed ludźmi? To słowo przychodzi do nas i odbija się niesamowitym rozgłosem w naszej duszy. Bo to jest słowo stwórcze. Słowo, które nam przypomina, do kogo należymy i spod czyjej ręki jesteśmy. Że jesteśmy stworzeni z miłości Boga. Do miłości. I tą miłością jest głoszenie Boga dalej. Mówienie o Nim. Przyjąć Go i zanieść Go innym. Bo tam dokonuje się szczęście człowieka. Przyjmowanie słowa to jest wprawianie duszy swojego serca w rezonans niesamowity. Rezonans Bożej miłości, która może nas w tej harmonii połączyć we wspólnotę Kościoła. Wspólnoty ludzi przyjmujących Słowo Boże. I w tej wspólnocie są prorocy, którzy pomagają nam to słowo zrozumieć. Dzisiaj o takim proroku mówiliśmy przed Eucharystią, ojciec Franciszek, ale o nim zaraz. I jeszcze jedna postawa, ta postawa faryzeuszy. No to daliście się otumanić temu słowu? Daliście się otumanić temu słowu i przyszliście na 12 do kościoła, do katedry na mszę? Czy to jest strata godziny ze swojego życia? W wypadku niektórych 2 godziny, bo jeszcze była o 11 konferencja, a jeszcze dojazd. Niektórzy za wcześnie przyjechali. 4 godziny z życia zmarnowane, bo się daliście otumanić słowu. I tak niektórzy będą na nas patrzyli. Niekiedy, kiedy jest ciężko, pewnie sami tak na siebie patrzymy. Bo ciężko nam jest uwierzyć. Tylko, że tam pojawia się kłamstwo. Czy był jakiś prorok z Galilei? No był. Jeden był. Ale oni nie chcieli o tym pamiętać. Jeżeli jest problem ze stanięciem na modlitwie, to może sobie warto przypomnieć coś, o czym trudno nam pamiętać. Każdy z nas, podejrzewam, ma taki moment, o którym wie, że Bóg zadziałał. Wie, że Bóg jest. To może być wspólnota Duchu Światło Życie, która pozwoliła mi, pomogła mi przyjąć Słowo Boże. To słowo zacząć wprowadzać jakoś w życie. Zacząć je przyjmować, a później dopiero rozumieć. Bo jest ten moment w naszym życiu. Może to być moment chrztu, komunii, bierzmowania. Moment, w którym Bóg zadziałał i ja o tym wiem. Kiedy przychodzą te wątpliwości, te pytania. Dlaczego marnujesz czas? Czy i Ty dałeś się otumanić? Naprawdę w Niego wierzysz? Tak, bo to jest Ten, który zmienił moje życie i nadał mu sens. I nie przestanę w Niego wierzyć z powodu czyichś wątpliwości, bo ja ich nie mam. I ojciec Franciszek zostawił nam Duch Światło Życie. W swoim testamencie napisał takie zdanie. Jeżeli miałbym coś do przekazania, i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie, to właśnie ten dar i charyzmat, światło życie, zrozumienie, umiłowanie, w jedność wobec tego charyzmatu. Ojciec Franciszek jest nazywany prorokiem. W tym ruchu, który on założył, odczytujemy słowo i to słowo w nas staje się życiem. Tylko żeby to działało,
żeby to było możliwe, potrzebne są te trzy rzeczy, o których On wspomina. Umiłowanie, zrozumienie i wierność. Zrozumienie, czyli trwanie w formacji. I to są pytania do nas. Jak ja trwam w tej formacji? Jak ja daję się formować? Czy jestem kimś, kto pozwala się prowadzić i doprowadzić? Czy jestem kimś, kto jest po prostu tak sztywny, że tylko z siekierą do niego podchodzić, żeby coś uformować? Czy jestem głodny tego, żeby doprowadzono mnie do Jezusa przez formację? Umiłowanie. No tutaj się pojawia ta relacja z tym ruchem, z tymi ludźmi. Wiemy, z czym też się wiąże miłość w Piśmie Świętym, jak patrzymy na Jezusa, z oddaniem życia za. Czy ja oddaję swoje życie za ruch? I tutaj, tutaj chodzi o czas, tutaj chodzi o plany, tutaj chodzi o wakacje. Czy ja miłuję? Czy daję tutaj siebie? Czy to jest relacja tylko biorąca? I tu nie chodzi o jakiś mega aktywizm. Chodzi o tę reakcję moją na ruch. Czy jestem gotowy, gotowa poświęcić czas, siłę. Tyle, ile mogę. Tyle, ile mam w sensie. Nie więcej. I wierność. Namiot spotkania. Różaniec. Czy jestem wierny? Wierna. Bo tak uczcimy pamięć Ojca Franciszka. Wchodząc głębiej w to, co nam zaproponował w odczytywaniu słowa w naszym życiu. Przez wierność, umiłowanie i zrozumienie.